Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Oto w pewnej włoskiej parafii odbywała się msza święta z modlitwą o uzdrowienie. Odprawiał ją jeden z kapłanów obdarzonych charyzmatem uzdrawiania. Jak zawsze pojawiło się wiele znaków działania łaski Bożej, nagłych uzdrowień, uwolnień. Pewna dziennikarka ze świeckiej telewizji, której zlecono przygotowanie reportażu z tego wydarzenia, spóźniła się na mszę świętą. I kiedy dotarła już po jej zakończeniu, podeszła do owego kapłana, włoskiego charyzmatyka, z zapytaniem, czy zdarzyły się tu dzisiaj jakieś cuda? A on popatrzył jej w oczy i powiedział, proszę panią, przed chwilą spożyliśmy pod postacią chleba ciało kogoś, kto żył 2000 lat temu, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba. Wobec takiego cudu to fakt, że niewidomi widzą, głusi słyszą, a chorzy wracają do zdrowia, naprawdę niewiele znaczy. Wobec takiego cudu. Bracia i siostry, to kolejna msza święta w naszym życiu. Nie niedzielna, ale czwartkowa. Rozpoczynamy celebrację finału Wielkiego Postu. Tych 40 dni gorliwszej modlitwy, intensywniejszych wyrzeczeń, postu, dobrych postanowień. Dla chrześcijanina te 4 ostatnie dni są jakby najważniejsze w ciągu roku. To spotkanie z wielkimi tajemnicami naszej wiary. Kiedy byłem jeszcze w szkole średniej, nie służyłem przy ołtarzu, wiedziałem, że w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę wypada iść do kościoła. Choć nie było to łatwe. Długa liturgia, człowiek musiał wstać, nie wszystko rozumiał. Ale serce wiedziało, że dzieją się rzeczy wielkie i święte. I jak nie poszedłem, to potem miałem takiego moralnego kaca, że coś straciłem. Że Pan Jezus chciał, abym w tych dniach był obok Niego. To dobra intuicja, bracia i siostry. Najważniejsze wydarzyło się w tamtą niedzielę. Oto jest ktoś, kto zwyciężył największego wroga ludzkości, jakim jest śmierć. Wyszedł z grobu i powiedział, że kto w Niego wierzy, też wyjdzie z grobu. Jakże radosne to święta. Ten cmentarz parafialny w Markach też będzie pusty. Spotkamy swoich bliskich w nowym, zmartwychwstałym ciele. Ale droga do udziału w radościach Wielkiej Nocy wiedzie, tak jak w wypadku Pana Jezusa, przez całe Triduum Paschalne. Trzeba wejść w tajemnicę Wielkiego Czwartku. Gdyby nie Wielki Piątek, to Wielka Niedziela wcale by nie była taką wielką, bo ta śmierć, Wielki Piątek, sprawia, że wszystko staje się wielkie. I w te dni do kościoła tak naprawdę pójdą tylko ci, którzy autentycznie szukają żywego Boga, którzy Go pragną i czynią to w okularach albo z lupą wiary. Wtedy Go znajdą i zostaną ogarnięci tajemnicą, której nie pojmią, ale która wypełni ich serce szczęściem i wewnętrzną mocą. Pan Bóg się objawia czasami tak mocno, jak Mojżeszowi na Synaju albo w namiocie spotkania. Wszyscy poznawali inne oblicze Jego twarzy. Objawia się jak apostołom na górze Tabor, jak świętej Faustynie w Płocku czy w Wilnie. Ale częściej się ukrywa. Ukrywa w Betlejem, na sianie, w małym dziecku.
ukrywa na Golgocie, na krzyżu, pod ranami skazańca, ukrywa w sakramencie kapłańska w rękach mężczyzny, którego wybiera do tej szczególnej misji i ukrywa tutaj, w Eucharystii, pod postacią chleba. Trzeba mocnej wiary, aby dzisiaj uklęknąć, zaśpiewać, uderzyć się w piersi i zobaczyć tutaj żywego Boga. My częściej wolimy Pana Boga, który się objawia. Nieraz, który by uderzył pięścią w ziemię, wprowadził porządek, ukarał złych, nagrodził dobrych. A On tak uczyni, ale na końcu świata, gdy przyjdzie jako sprawiedliwy sędzia i w te wielkanocne Triduum 2018 roku przyjdzie jako król miłosierdzia. Błogosławieni, którzy go odkryją i spotkają. Dzisiejsze czytania biblijne przypominają nam o tym, co wydarzyło się tamtego wieczoru. Celebracja Paschy, Pan Jezus i 12 apostołów. Nas też dzisiaj przy ołtarzu jest 12. Pan Jezus zaskoczył apostołów, bo spożywali Paschę już poprzednio. Wędrowali razem do Jerozolimy, kiedy miał lat 31, 32, a teraz ta Pascha jest inna. Oto bierze miednicę, ręcznik, umywa nogi, a potem bierze kolejny kielich i powiada, że to nie już jest, nie będzie wino, ale jego przenajświętsza krew i że ten chleb stanie się jego ciałem. Trzecia wspólna Pascha, ale ostatnia i inna, taka, która ma konsekwencje aż do dzisiaj. Gesty mówią więcej niż słowa. Czasami nie potrzebujemy słów. Wystarczy popatrzeć, co ludzie robią. Pan Jezus to uczynił i powiedział: to czyńcie na moją pamiątkę, czyli powtarzajcie to aż do skończenia świata. Został pod postacią chleba, ale nie mógł zgromadzić tyle chleba, aby starczyło dla wszystkich ludzi, którzy do końca istnienia będą przebywać na planecie Ziemia. Chleb trzeba zasiać, musi urosnąć. Ziarno trzeba oddać do młyna, trzeba je wypiec. Nie da się przechować chleba nawet w najlepszej lodówce na 1000 lat do przodu. Dlatego Chrystus potrzebował rąk, które będą powtarzać tamten cud wieczernika. Rąk kapłana. Kapłaństwo to tajemniczy sakrament. Jan Paweł II przypominał, że to dar i tajemnica. Każdy kapłan, gdy jest konsekrowany, ma namaszczane ręce. Jeden z prymicjantów opowiadał, że ktoś poradził mu w seminarium, aby po święceniach poszedł gdzieś w kąt i pocałował te ręce, bo w nich zamieszkał Chrystus. One są jak rękawiczki, które Pan Jezus włoży w swoje dłonie i to są najmocniejsze ręce na świecie. One zdejmują największe ciężary, ciężary ludzkich grzechów. One mają taką moc, że wyciągnięte nad ołtarzem spraszają Ducha Świętego i dokonuje się cud przemiany chleba i wina w ciało i krew Chrystusa. Oto czym jest kapłaństwo? To zaszczyt, ale i odpowiedzialność. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać będą. Ja jestem księdzem prawie 28 lat.
moi współbracia, czasem krócej, czasem dłużej, czekają już na złote jubileusze. I wszyscy dobrze wiemy, że kapłaństwo, które otrzymaliśmy, nie jest dla nas. Ono jest w pierwszej kolejności dla ludzi. Pan Bóg się nami posługuje, gdy stajemy przy ołtarzu, celebrujemy mszę świętą, głosimy kazania, gdy siadamy w konfesjonale, gdy wiążemy ręce stułom, udzielając sakramentu małżeństwa, gdy namaszczamy chorych. To jest dla innych, a sami jak każdy. Drogi do świętości musimy szukać na kolanach, na modlitwie, podejmując dobre postanowienia, pracując nad sobą, karmiąc świętymi sakramentami czy spowiadając u innych księży. Na tym polega kapłaństwo. Ksiądz jest z ludzi wzięty i dla ludzi ustanowiony. To piękne, że ludzie widząc kapłana mówią: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nie chwalą danego księdza Adama Żurada czy Grzegorza Paszkowskiego. Chwalą Jezusa, bo wierzą, że On zamieszkał w ich rękach i w ich ustach, gdy czytają Ewangelię czy wypowiadają słowa konsekracji. Jedna z metod działania złego ducha dzisiaj, który chce odciągnąć ludzi od wiary, od mocy, od świętości, to jego atak na kapłańskie ręce. Diabeł wprost nie może uderzyć konfesjonału, uderzyć w tabernakulum. On się boi świętości jak diabeł święconej wody, ale uderza w kapłańskie ręce. Po co? By te ręce okazały się słabe i by ktoś, odwróciwszy się od tych rąk, niepostrzeżenie stracił dostęp do mocy, którą przekazują, do rozgrzeszenia sakramentalnego i do komunii świętej. Święty Franciszek z Asyżu mówił, że każdy ksiądz jest podwójnie kuszony, dlatego potrzebuje podwójnej modlitwy. Znana jest w Polsce praktyka margaretek, czyli grup modlitewnych, które modlą się za poszczególnych księży. To w tych trudnych czasach wydaje się być szczególnie aktualne. Kończę. Drodzy, podziękujcie dzisiaj za każdą mszę świętą. Ona może być trudna, niezrozumiała. Odkrył to znakomicie Jan Paweł II, który mówił, że skoro msza święta jest tak trudna, to musi być czymś wielkim. Tak jak wielki jest szczyt, bo z trudem go zdobywamy, wspinając się bardzo powoli i w pocie czoła. I ksiądz ma prawo być zmęczony, stając przy ołtarzu, odprawiając kolejną mszę świętą, bo to jest ofiara Chrystusa, tak wiele kosztowała ta najświętsza ofiara, składana nie tylko w Wieczerniku, ale przede wszystkim na Kalwarii. I drodzy, podziękujcie dzisiaj za każdego kapłana, którego w życiu spotkaliście. Za tego, który was chrzcił, o którym wiecie tylko ze zdjęć, który uczył was religii, przygotowywał do pierwszej komunii świętej, może był przy sakramencie małżeństwa, was spowiadał, głosił kazania za wszystkich proboszczów, wikarych, może to byli różni ludzie, może święci, a może słabi, którzy potrzebują wielkiej modlitwy. Otoczmy ich z wiarą, szacunkiem, bo na tym polega życie Ewangelią. Panie, najwyższy kapłanie, zjednocz nas ze sobą w tej Eucharystii.
Wypełnij nasze serca Twą pokorą i miłością i daj nam głęboką wiarę. Jezu, Królu miłosierdzia, uświęć nas. Amen. Kapłani śpiewają nam tak, jak słyszymy.